Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Dark Souls. Doszliśmy do ogniska, tu zakończyłem odcinek. I teraz tak. Idąc tutaj, jest tu fog. Przejdę przez niego. Mam nadzieję, że to nie jest boss, bo mi się trochę wkurzył. Ope miejsce. Dobra. Teraz te. Tam są jakieś jego... O Jezu, jaki tam bydle wielki. Wielki. Tu jest jakaś winda, która nie działa. A to? Tyż. To też nie działa. Czyli możemy sobie odpuścić poza tym, że jak tu zejdę, to będę miał w pieprz. Jednak sobie chwilowo wrócę. Nie chcę dostać dupę. Teraz tak, następną kwestią jaką mamy, to są te drzwi, których nie otworzę z tej strony. I tu jest... O! Zginął w końcu ten mobek, dobra. Skrzynka. Migoczący tytanit razy 3. Czyli co, wychodzi na to, że muszę tam iść? No way. Nie chcę zginąć. A to co? Za info? Przed tobą kłamca. Tam na dół nie zeskoczę raczej, nie uda mi się, nie ma takiej, kurde, możliwości, bo zginę. A ja mam się z tymi zająć teraz. To jest, kurde, zagadka. O! Jednak nie jest tak źle póki co. Jeb! A, czyli to jest ten niższy poziom, spok. Dobra, można by sobie oblukać, co tu jest. Trupy. To jest. O Jezu. Ale beczkowodów. Dobra. A, czyli to jest kolejna zapadka. I to jest rozżarzony klejnot. Nie, no ja tam będę musiał zejść. Nie wiem co ja mam teraz zrobić, szczerze powiedziawszy. Jak ja tam zejdę, to ja dostanę w dupsko. Ale jeszcze mogę sprawdzić co jest tu. To jest pewnie przejście do tego moba. Na 100%. Chciałeś grać w Dark Souls, a to teraz masz? Więc nie bądź pussy, tylko i walcz. No, super, fajnie. Super partia, tylko że jak ja zejdę, to jestem insta dead. Chyba że... Nie, no tam na dole też jest jakiś gwałt. Co ja mam teraz zrobić u licha? Tu jak zejdę na dół, to zginę. Przepaść oczywiście. Chyba że tu coś jest, ale nie sądzę. Jest jedna możliwość, którą mógłbym ewentualnie wykorzystać. No i idź pan beczka wozu, ty. To zwabić tu trochę przeciwników. Nie wiem, czy uda mi się zatruć go. Nie, raczej nie. Nie. Ale mogę zło kupić. Dzięki temu załatwimy sprawę. A jest też ten drugi, którego też możemy z łuku zabić. Czyli chodzi na to, że tego dużego gnojka trzeba będzie spruć za pomocą tradycyjnych środków. Raczej on nie podejdzie.
ten też fajnie jakby tak nie uciekał. O, chodź, chodź, chodź. No i dobra. Czyli tak, mamy tam jeszcze jednego ziomka. Nie. Szybko. O Boże. Głupi mowek. Szybko na górę. Przez głupiego moba się zblokowałem. Pozdro. Dobra. Walka dystansowa i sprint. Boję się tego gościa tutaj. Bez głowy? Czy on ma głowę? Ma. Jakby użyć talizman Lloyda. Nie talizman Lloyda, tylko nęcącą czaszkę. I spróbować zwabić jednego. Tu, na dół. Dobra, nie będę pusi. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Nie. Mogę spróbować jedynie zrobić tak. O Jezu. O Boże, to z ognia bije. Nie. To był głupi pomysł. No i beta idea plan. Jestem trupem w tym momencie. Wyraża więcej niż 1000 słów. Czyli znowu. Zejść na dół. I gwałt. Dobra. Tego zgwałcę od razu. Może on w ogóle nie zrywa. Gdzie uciekasz, chuj? Nie, 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 nie. Pod żadnym... Waż mi się pozorem. A, no tak, jeszcze jestem... O, pustym. I teraz w ogóle z magii nie będę bił. No, weź się otwórz. Spoko. Czyli z magii nie ma sensu teraz bić. Bolączka Dark Souls. Dobra. To jest jedyny sposób. Żadnego bota nie mam do przyzwania. Ja nie mogę zrobić tak. I znowu bić z łuku. A ten? Tego mogę z łuku ściągnąć. Jeszcze jeden strzał. No z tym dużym to jest najgorszy problem w tym momencie. Dobra, idzie. Chyba, że nie mi się go uda ściągnąć z łuku jakoś. Raczej go nie otruję. Nie był taki uparty i przylazł tu, chodź.
No chodź, 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 chodź. Dobry dikuś. Żebyś ty się otruł. Tak, truje się, zajebiście. Ale hapsów to ty masz, dziadu. I to jest ten problem. Ale jak ci zejdzie trucizna, to cię znowu zagruje. Podtrzymamy na ciebie tą truciznę. O, już ci się skończyła. No chodź, patrz, tu jestem, tu, widzisz? Tu, chodź. Ślepy łeb. No i teraz nie zejdzie na złość. Dobra, za to was załatwię. I ciebie, dziadu, bo mnie denerwujesz tam. Chodź tu, tu, ryb. A teraz będzie tam łaził, nie? Ojku. Dobra. Może mi się uda tego ściągnąć. Chyba, że uda mi się cię w nogę bić. A, czyli to obusiężnie działa. On tutaj znalazł. Przyszedł. Patrz, tu jestem, widzisz? Patrz, jestem cały twój. No chodź, chodź, patrz, widzisz? Otruj się, dziadu. No jest, że nie otruj się. Jest otruty, dobra. To załatwia wszystkie problemy, formalności. Ponieważ on zginie. A ja mam czystą kartę. Kwarcowy pierścień. Uspokój się pan. Dobra. Uspokoił się. Tam jest mowa, który do mnie rzuca we mnie czymś. Ja widzę go cały czas. Tylko, że on mi nic nie zrobi, bo jest kratka. Sorry, Gregory. Boję się, że uwolnię krakena w tym momencie. Nie. Udało się. Oho. Jednak niezbyt się udało. A za to bijesz ty strasznie. Z killami ci nic nie zrobię. Czyli muszę cię wziąć tak. Jak NPC. Dobra, najgorsze jest tylko to, że skille nie działają. No ale dobra, no ważne, że się udało i znajdźki są kukła człowieka, migoczący tytanit i wysuszone zioło. Tak, tak. Dobra, najważniejsze jest to, że mi się udało to jakoś przejść. Co tu jest? Głowa i viva dla walka dystansowa. Aha, dzięki. Zauważyłem właśnie, że coś tam stoi. Ta magiczka. Tu jeżeli nie trafię, to przydałby mi się ten pierścień. Może uda mi się zatruć. A! To załatwiło wszystkie problemy. Nie, guzik. To jeszcze żyje. Dobra, ale zatrute jest. To już jest spoko.
Poczekam aż zginie. Boże, jak ona tam głupio z tego. Czy to on? Trzeba będzie uważać to cholernie. O! Samuraj. Dobra, samuraja nie ma. O, następny się schował. A, teraz jest tu dwóch. Okej. Muszę być jakieś bezpieczniejsze miejsce z nimi walczyć. Nie idą za mną? Myślałem, że chcecie mnie zgwałcić. Hello. Pozwól, że ja cię zaatakuję za to. Nie będę czekał na pozwolenie, bo to nie ma sensu. Tam jesteś, tak? O Boże, tam jest ten mag. Ała! Bolało szmata. Musimy ściągnąć go tutaj. I go tu zabić. Dzięki temu mam czysty strzał. O! I tu nie powinnaś mnie trafić, a ja ci powinienem owszem trafić. I ciebie czy ją, nie wiem jak to nazwać. Też spadło i żyje. To jest najgorsze. Gdzie to spadło? Pewnie mnie to będzie chciał zgwałcić. Dobra. Nie słyszę, aby gdzie to było. Tu spadło. Ale się nie zabiło pewnie. Nie, żyje. A, punta. O Jezu. Jaki gwałt. Szybko tu. Dobra. Przeżyłem, ale... Będzie mnie atakował duch. O, już tu jest. Dobra. Próbuję go jakoś szybko zgwałcić. Ała! Panie, nie przesadzajmy, co? Panie, zaatakował mnie. O, ty ciota. Nie da się, nie da rady cię zajść od pleców, panie. Była możliwość zejścia od pleców i jak zwykle. O. Dobra, robimy. Oczywiście. Będziesz mnie teraz tak gwałcił, tak? Będziesz mnie tak smyrał. A jak z tego dostajesz? Dobra, z zakręcia jakoś dostaję. I zaprowadzisz mnie na pułapkę. Dzięki wielkie, kurwa. Myślisz, że jestem taki głupi. Nie, mój drogi. Ja już się raz dałem wrobić w takie pierdoły. Sobie tam sieć. Ja sobie tu otworzę. Wrzucę łańcuchem. Tam był fog. Żar ascezy, super. Tam koledzy są, tak? Dobrze. Pozwól, że nie skorzystam z twojej oferty. Sobie wolę wrócić i pogwałcić. Co, ty tak stamtąd do mnie strzelasz, czy jak? Czekaj. A, tam jesteś. Są nawet dwie. Nie, jeden. Dobra.
Może i to mnie bije. Dobra, jeden zabity. O ty, Jiro. Przyszłaś sobie do mnie, tak? Dobry plan, good have. Przed tobą klucz, super. Fajnie byłoby tylko gdyby nie to, że to jest fake. Dobra. A, tam jest jeden, dobra. Teraz ja go tylko zwabię. No, hello, chodź tu. No chodź tu, cypisku. Rumcaj się zasrany, chodź. Widzisz, Dimitri, jak się na spokojnie robi, to wszystko się zrobi. No i wszystko w temacie. Dobra, pozwiedzam sobie tu jeszcze, bo tutaj jest fog jakiś. A to stąd mnie zgwałcił, a tam jest jeszcze jedno. Jeszcze jeden gwałciciel. Boję się, że tutaj będę miał kolegów. Przedmiot. Super przedmiot. Aż strach pomyśleć. Weź przedmiot. Dusza... No, ja wiedziałem, że tak będzie. To było zbyt proste, żeby było prawdziwe. Warto jednak tarczę tu mieć. Miałem. Wszystko pięknie, ładnie. Dobra. O! Dusza bohatera. Czyli tu już, rozumiem, nic nie ma. Dobra. Ja dalej pamiętam o tym duchu, co mnie zaatakował, NPC-u, który mnie chciał zaprowadzić w maliny. Nie mam go w dupie za to. A tu boss. I bym się tak wściekł, że o Jezu. A, tu coś jest. Tak? A co tu chodzi? Przed tobą kłamca. Sprint. Nie, 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 nie. Da radę to otworzyć? Zamknięte, a tu? W ekwipunku nie ma gorące żelazne berło. Okej, tu jest ognisko, super wiedzieć. I to ognisko gdzieś, tu jeszcze gdzieś to prowadzi. Aha. Magiczny kamień. A, dobra, ja wiem gdzie jestem. Znam tą lokalizację. Trzeba będzie tu pootwierać sobie przejścia. O. Mroczny duch zabójca Maldron wraca do swojego świata. O ty. Tam jest Zira. Jeb Zira. Dobra. Ziry nie ma. Trzeba zmienić broń, bo ta wizobroń jest na te mopki tak dosyć, mówiąc krótko, do dupy. O ty. A, ona się teleportuje, o Jezu. Daj mi energii trochę odzyskać, co? Nie pozwolić.
Dobra, pokonany. Pokonany, pokonane. Ciężko to nazwać czymkolwiek. I teraz tak, tam jest jeszcze jeden ten drapichlus zesrany. Tak, jak tu otworzę, boję się, że jak w to strzelę, to tu wysadzi się wszystko. Jeps. Tak jak przeczuwałem. I tam jest ten mobek duży, z którym nie chcę mieć nic do czynienia póki co. A i tak będę musiał tam dojść. Dobra, na razie postarajmy się zabić tą dzirę. Tam są nawet dwie. O jest. Dobra. Aha, czyli w ten sposób można zrobić. Dlaczego to damage'a nie zrywa? Dobra, jedno już zostaje. Jeszcze to drugie by się przydało. Jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden. Dobra, powinna się truć. Truje się, dobra. Lecz czy to wystarczy, żeby to coś zginęło? Nie, guzik. Na low HP przeżyło. Zrobiłem głupotę, że ja tak wylazłem. Aha, ha, ha, ha! Tu ten gnojek będzie mnie atakował. On tam stoi, on jest tam gotowy. Najgorsze jest to, że te płomienie mogą go zrobić. Może uda mi się jakoś go tak zbombardować po ludzku. Nie, on się cały napalił. Najgorsze jest to, że go to nie rusza. Nie, rusza go, dobra. Ale malutko go to rusza. Jedyne co mogę zrobić w tej sytuacji, to go trochę pozwabiać. Pobawić się z nim w ciula. Stój tam jak najdłużej. Zrób mi tą przyjemność. Nie, no nic nie dostał z tego ognia. No nie. O, no się. Mater Dio. Muszę się trochę skupić.
Uda mi się go chyba na zaklęcia zabić. Czy to może być dosyć upierdliwe? Nie, dobra, padnie na strzał. No i dobra. Teraz tak, skoro już tutaj już go pokonałem, mam z nim spokój. Tu już wajchę ogarnęłem. Dobra, udało mi się w idealnym momencie. Teraz mogę sobie tu otworzyć. Wtedy będę miał go na wprost. Co może być bardziej upierdliwe. I tu sobie otworzę. Zobaczymy, co jest tu. Przeczytaj wiadomość. Uważaj na lewo, skrót. Okej. Tam coś jest? To jest niby skrót, tak? A no tak, to jest skrót, fakt. Wysuszony korzeń. Cyk. Tak, to jest skrót. Od ogniska. Dzięki temu nie będę musiał się męczyć. Dobra. Najgorsze jest to, że ja muszę teraz tam przejść. Tam jest boss. Znowu tutaj. Jak to znowu? Tam jest boss, z którym spróbuję zawalczyć. O ile dobrze pamiętam, tam jest boss. W razie czego sobie zmienię broń. Nie, to nie jest boss. To jest przejście do bossa. Przed tobą bezcelowość. Tak, to im nic nie robi, bo one są z mroku jednak. Prędzej trucizna. Tak, trucizna na nie działa. Trucizna i broń. Tam. To jest jedyny na nich patent. Tu coś jest. Jakaś maś. Może uda mi się podpalić. Po to byłoby spróbować. Może się uda. Tak, jest. Boże, kolejny. Boże, tam jest ich więcej. Chyba trochę źle zrobiłem, że go podpaliłem. Ta. Wybuch. Popełnił harakiri. Może i ty też to zrobisz, co? Nie. Ty za to jesteś bardziej uparty. Nie, jednak się będzie samobójca z niego. Warto było. O, jeszcze jeden. Chodź. Ja cię najpierw podpalę. No, teraz. Co jeszcze mam cię rozwalnąć? Dobra. Kolejny popełnił samobójstwo. Szybka piłka. Dobra, teraz tu podpalamy. I tu jeszcze można podpalić, tak? Tak. Tam jest jakieś zejście na dół. Dobra, przydałoby się uleczyć, bo nie wiem, co tam będzie. Wiem, że gdzieś tu jest boss. A, jest. Bot mnie atakuje. No chodź.
No, idzie. Przynajmniej tyle dobrego. Zanim sobie go tutaj zabiję. Wow. Czy te wszystkie boty tyle damage'a walą? Dobra, spróbuję go... zajść go tył. Gówno, udało się. Dobra, jeszcze raz. Dajmy sobie trochę stamki. O, będziesz sobie pakował broń, nie pozwalać. O Jezu, jak to bije. Tak, trafił mnie. O. No nic, mogę sobie w tym momencie zakończyć odcinek, skoro już zginąłem. Te wszystkie mobki muszą być takie silne. No nic, ja tutaj się z wami pożegnam, tylko jeszcze wejdę sobie, odwrócę sobie status tego. I zapraszam was na kolejny odcinek Dark Souls 2. Na razie, trzymajcie się, cześć.